Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Poza Grami. Dawno nie było, ale wydaje mi się, że temat jest ciekawy. Dzisiaj pogadamy sobie o sztucznej inteligencji. Pamiętajmy, że to wszystko moje takie jakby przypuszczenia będą raczej takimi trochę gdybaniem, a nie jakimiś wnioskami popartymi, jakimiś twardymi dowodami, no bo nie wiadomo, nie wiemy, co będzie w przyszłości. Natomiast powiem Wam, wczoraj siedziałem trochę, no tak, kot oczywiście, siedziałem troszkę nad tą sztuczną inteligencją, patrzyłem sobie, co aktualnie możemy zrobić przy pomocy sztucznej inteligencji. Jakiegoś takiego doła złapałem, powiem Wam, że coraz więcej rzeczy jest w stanie zrobić komputer za nas, sztuczna inteligencja, chociaż tak naprawdę to nie jest do końca. My mówimy, że to jest sztuczna inteligencja i ja mówię na to sztuczna inteligencja, ale to nie do końca jest sztuczna inteligencja, zaraz zresztą o tym powiem. Ale że coraz więcej rzeczy jest w stanie zrobić dla nas, muszę kota wypuścić. Coraz więcej rzeczy algorytm jest za nas w stanie wygenerować i jakby coraz bardziej brakuje tego czynnika ludzkiego w tym wszystkim. No i też powiem Wam tak, jak się zastanowimy trochę tak, co może w przyszłości to przynieść, to no nie wygląda to za różowo, aczkolwiek na pewno jest to narzędzie w wielu aspektach pomocne. Nie tak dawno, bo przecież to było kilka miesięcy temu, pojawił się DALL-E, pojawił się później Midjourney i pamiętam, że jak pierwszy raz bawiłem się na Midjourney, ja wrzucałem zdjęcia czy tam obrazki, które udało się mi wygenerować na Midjourney i powiedzmy sobie szczerze, to było trochę do niczego niepodobne. Ja tam chyba wpisałem czy tam dwóch Avengersów walczących, nie pamiętam już dokładnie co. Te obrazki gdzieś tam na Twitterze jeszcze pewnie znajdziecie, jak będzie chciało Wam się je przeklikać. I te obrazki tak naprawdę ciężko powiedzieć, co one przedstawiały. One tak jakby były, coś tam niby było, ale tego nie do końca było widać, co to jest i tak dalej. Więc to było takie jakby prace, które faktycznie mogłaby wykonać sztuczna inteligencja, która nie do końca jakby potrafi wyciągnąć logiczne wnioski z tego, co ja chcę użyć, tak? Czy tam chcę wygenerować. No minęło kilka miesięcy. Ostatnio mówiłem to w Enerflashu przy okazji właśnie w sumie też miniaturki. O, mam te obrazki. Co ja tu wpisałem? Nie wiem co. No to smurfy jakieś to miało być. Avengers walczący ze smurfami. Wyglądało to jak jakieś takie po prostu nie wiadomo co. Nie do końca wiadomo, co to było. Chociaż niektóre prace, na przykład Samurai in Cyberpunk City, wyglądały w porządku. Czy tam Wiedźmin walczący z Solid Snake'iem. No ale to jak mówię, jak z daleka się patrzyło, zmrużyło się oczy, wyglądało ok. Natomiast minęło te kilka miesięcy, wróciłem do Midjourney, aby wyrenderować czy tam wygenerować obrazki do 8 oddechów komara, czyli alkoholika, tego górnika alkoholika bezrobotnego, chorego na raka, który je kapuśniak, i okazało się, że Midjourney jakby i krok jaki został wykonany w kwestii tworzenia obrazów był gigantyczny, a to było tylko kilka miesięcy, absolutnie niesamowite. I powiem Wam, że tak sobie myślę, że w przypadku na przykład koncept artystów, czyli twórców, którzy przygotowują na przykład, nie wiem, koncept arty do gier, to jest naprawdę poważny problem, bo tak naprawdę żaden koncept artysta, absolutnie żaden, nie może się równać z tym, co wygeneruje sztuczna inteligencja, jeżeli chodzi o szybkość. Nie dość, że dostanę 4 propozycje od razu, przynajmniej przez Midjourney, to dostanę je po około minucie, kiedy wpiszę sobie w klawiaturkę. Tak? Oczywiście tutaj no, brakuje tego czynnika ludzkiego, tak? Ale tak naprawdę ten czynnik ludzki tutaj wydaje mi się, że nie jest on aż tak bardzo widoczny. Do tego jeszcze wrócimy. Czy jest to problem dla grafików? Myślę, że dla typowych grafików, na przykład, nie wiem, interfejsu, to raczej nie jest problem, bo to raczej sztuczna inteligencja raczej nie będzie w stanie tego za bardzo ogarnąć, ponieważ sztuczna inteligencja nie potrafi wyciągać logicznych wniosków. Ona tylko odtwarza to, co nauczyła się przez internet. I tutaj ludzie też zapominają, tak, że sztuczna inteligencja niczego sama z siebie nie wymyśli. Ona jakby bazuje na tym,
co zostało wprowadzone, czyli na algorytmie, który uczył się na przykład na jakichś pracach graficznych i on jakby z tego czerpie. Co oczywiście jest kolejnym tutaj powodem wielu artystów do buntu przeciwko sztucznej inteligencji, że dlaczego algorytm uczył się na przykład na ich pracach i potrafi ich pracę podrobić. Ja to rozumiem, jest to jak najbardziej słuszne i wiem, że w Stanach została wytoczona sprawa przez 3 grafików w firmie, która produkuje, czy tam stworzyła chyba Midjourney. I tak naprawdę, jeżeli ta sprawa okaże się wygraną i oni będą musieli zapłacić odszkodowanie, to lawinowo posypią się kolejne sprawy i ta sztuczna inteligencja wydaje mi się, że umrze po prostu. Umrze z tego powodu, że wszystkie sprawy będą przegrywane, jeżeli chodzi o prawa autorskie i gdzieś tam się to rozmyje, ale nie sądzę, raczej nie idźmy w tą stronę, bo nie sądzę, że tak się stanie. No jest to postęp, tak? Jakiś tam w jakiś sposób jest to postęp i tego się raczej nie zatrzyma. Natomiast jak widzę przyszłość ogólnie grafików? Bo tak naprawdę dzisiaj, to czego nie powiedziałem, to sztuczna inteligencja potrafi stworzyć absolutnie wszystko. Tekst, dźwięk, muzyka, jeszcze filmu. Ale do filmu wrócimy. Dlaczego nie? Dlaczego nie jest w stanie jeszcze wygenerować filmu, ale to jest pewnie kwestia czasu, ale do tego jeszcze wrócimy. Jak widzę przyszłość w kwestii grafiki? Albo pracę grafików, tych, którzy zostaną jeszcze, bo pewnie ich niewielu zostanie, kiedy nagle się okaże, że ta sztuczna inteligencja, ale to jeszcze trochę, zaraz powiem zresztą dlaczego. Prawdopodobnie prace grafików będą jakby dobrem ekskluzywnym, czyli czymś takim ekstra, tak, że ktoś to faktycznie zrobił. Bardzo możliwe, że jeżeli to bardziej się rozwinie, ta sztuczna inteligencja, powrócą NFT, które będą pewnego rodzaju tokenem, że praca, która została wykonana, jest wykonana przez jakiegoś artystę, aczkolwiek będzie chyba, tak mi się wydaje, że w tym przypadku bardziej będzie to jakby restrykcyjne pozyskanie takiego tokenu. Będzie trzeba udowodnić, że ty jesteś właścicielem tej pracy, a nie sztuczna inteligencja. I to jakby sprawi, że no trochę jak, wiecie, obrazy olejne, tak? Niby ktoś tam jeszcze dzisiaj maluje, ale wiadomo, że taki oryginalny obraz jest więcej warty, więc myślę, że może to iść w tą stronę, będzie to takim pewnie dobrem ekskluzywnym, tak? Dlaczego nie nastąpi to przynajmniej przez jakiś czas, nie wiem ile, bo to idzie tak szybko, że nie jestem w stanie wydedukować, czy to będzie w przeciągu tygodnia, czy w przeciągu 5 lat, tak? Natomiast to, co generuje Midjourney, co jest aktualnie bardzo wysokiej jakości, ten algorytm, podejrzewam, że on się cały czas będzie uczył i będą coraz lepsze te prace. Problemem natomiast jest to, że te prace, które są generowane za darmo, czyli tak jak ja wrzucałem, mamy 4 obrazki, których łączna rozdzielczość to 1024x1024 piksele i to jest renderowane w jakieś tam, powiedzmy, około minuty, tak? Midjourney działa też tak, że mogę sobie wybrać obrazek, który mi się podoba i dostanę 4 różne warianty danego obrazka przygotowane przez sztuczną inteligencję, co też jest spoko, tak? To trochę jak koncept artysta pracuje, stwierdzamy, że ten obrazek nam się podoba, chcemy takiego przeciwnika, przygotuj kilka propozycji jego i właśnie koncept artysta przygotowuje. Natomiast no problemem jest tutaj to, że jest to niskiej rozdzielczości. Można co prawda to powiększyć, ale to już trwa dłużej. Pewnie te komercyjne zastosowania Midjourney oferują już wygenerowanie w o wiele wyższych rozdzielczościach. Natomiast no to już oczywiście trwa. No to dlaczego to nie będzie tak szeroko używane? Znaczy podejrzewam, że nie wiem ile teraz Midjourney kosztuje ta wersja komercyjna, że tak powiem. Natomiast jeżeli chodzi o tą darmową, no to raczej to nie jest, na pewno się nie nadaje to do druku, bo to jest za niska rozdzielczość, żeby cokolwiek z tym zrobić. Także tutaj myślę, że to jeszcze chwilę potrwa, żeby to wygenerować, żeby sztuczna inteligencja wygenerowała nam wysokiej jakości obrazy w na przykład 4K, które później nadawałyby się na przykład do druku w jakimś artbooku czy coś. Kolejną sprawą jest to, że sztuczna inteligencja jest bardzo nieprzewidywalna. Człowiek potrafi wyciągnąć logiczne wnioski. Możemy powiedzieć kilka słów i bądź nakierować bardziej. Człowiek potrafi wyciągnąć logiczne wnioski. Tak jak napiszemy, że chcemy postać, która wygląda jak Wiedźmin,
ale powiedzmy bardziej mroczna, z bardziej zła. Nie wiem, czy sztuczna inteligencja by sobie, znaczy poradziłaby sobie z tym też, ale byłoby to mocno nieprzewidywalne. Człowiek jest bardziej w stanie, właśnie ten czynnik ludzki tutaj dochodzi, że bardziej w stanie jest wygenerować taki obrazek bardziej w stronę tego, co jest potrzebne, a nie tego, co sztuczna inteligencja gdzieś tam poskłada z tych różnych obrazków i zmontuje w jedno. Także sądzę, że tutaj też jednak ci artyści, graficy mają przewagę nad AI i nad tymi wszystkimi algorytmami. Bo tak jak mówię, to jest fajne. Grafiki są fajne, wygenerowane przez Midjourney. To są grafiki, które przeciętny grafik pewnie by zajęło mu kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin. Tutaj dostajemy taką grafikę w minutę, ale jest w niskiej rozdzielczości i jest to mocno, można powiedzieć, takie randomowe, tak? Dostajemy obrazek taki, trochę taki jajko z niespodzianką, nie do końca wiemy, co dostaniemy, tak? Dostajemy jakiś obrazek, który wygląda tak, jak wygląda, ale nie wiem, nie do końca jest to, co byśmy chcieli otrzymać, także tutaj jakby ten czynnik ludzki jest o wiele, jakby jest w stanie o wiele bardziej dostosować się do naszych jakichś tam oczekiwań, tak, że tak powiem. Natomiast, no tak jak mówię, no ten temat już jakby się dzieje, to już się dzieje na świecie. Midjourney jest potężnym narzędziem, które gdzieś tam sobie zaczyna działać. Przejdźmy teraz do ChatGPT. Teraz jest moda niesamowita na ChatGPT. Każdy wpisuje cokolwiek, dostajemy. Jakie są problemy ChatGPT? Ano dlatego, że takie, że ChatGPT tylko odtwarza informacje, które znalazł w sieci. Nie potrafi wyciągnąć logicznych wniosków. I jeżeli pamiętacie lub nie pamiętacie, w jednym z NRFlash napisałem: napisz mi dobry kawałek, tekst dobrego kawałka hip-hopowego. I to był tak banalny track, w zasadzie, który się w ogóle nie rymował. Natomiast dlaczego ten tekst był banalny? Bo były pozbierane te jakby fragmenty tekstów, które są najbardziej popularne albo najczęściej występowały. Czyli ogólnie cały track był: jestem najlepszy, yo, 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 to mój rap, to mój mikrofon, takie tam pierdoły, które wiecie. Tak naprawdę ten tekst nie nadawał się absolutnie do niczego, tak? I ponownie tutaj dochodzi ten czynnik ludzki, że człowiek ma wyobraźnię w odróżnieniu od sztucznej inteligencji, jest w stanie stworzyć o wiele lepszy tekst, jeżeli chodzi oczywiście o tekst piosenki czy muzykę, czy no, do muzyki dojdziemy, tekst piosenki, która bardziej będzie jakby, nie wiem, jak to nazwać, uduchowiona, może tak. I nawet te teksty hip-hopowe, rapowe też bardzo często mogą zaskoczyć nas niebanalnymi rymami, czyli nie tymi najpopularniejszymi, bo ci najlepsi raperzy to właśnie dzięki temu, że stosują dość niebanalne porównania czy rymy, na przykład ja, się odróżniają od innych i jakby ChatGPT nie jest w stanie tego przetworzyć, tak? Czy tam wygenerować tam tekstu, który będzie dobry, tak? Jak teksty jakichś najlepszych raperów na świecie. No także pamiętajmy, że tutaj jakby dostajemy wygenerowaną jakby pigułę, tak? Jeżeli będziemy chcieli, żeby ChatGPT napisał nam rozprawkę na 1000 słów na temat Adama Mickiewicza, no to on pozbiera te wszystkie informacje i złoży nam to w jedną całość i wypluje na ekran. Nie zawsze te teksty mają jakiekolwiek logiczne wnioski, znaczy mają to, co ktoś sobie napisał, tak? Ale pamiętajmy, że interpretacja, może w tym wypadku może nie wiersze, ale jakakolwiek interpretacja, nie wiem, na przykład filmów, może się różnić w zależności od tego, kto tą interpretację przygotowuje, a ChatGPT może zebrać te informacje i stworzyć wnioski, czy tam stworzyć te interpretacje, które nawzajem się wykluczają. Także to też jest dość, powiedzmy, ryzykowne. Tak? Wiem, że w szkołach już w Stanach to jest problem, tak? Bo wielu uczniów korzysta z ChatGPT. Natomiast nie wiem, czy jest to aż tak duży problem, bo tak naprawdę jeżeli przygotowujesz jakąś pracę, nie wiem, wypracowanie, rozprawkę, cokolwiek, no to z czego korzystasz? No korzystasz z internetu. ChatGPT jakby omija ten cały proces researchowania w internecie, wyszukiwania tych wiadomości, tylko daje ci od razu skondensowaną informację na temat tego, czego szukasz. Tak naprawdę, tutaj jest jakby różnica, jest tylko taka, że
dostajesz te godziny, które spędzone na researchu, kontra to, że możesz to dostać od razu. Tak? Wiadomo, że tak jak wcześniej powiedziałem, te wszystkie wnioski z danych jakichś tam wypracowań będą wzięte oczywiście z innych prac, które gdzieś tam w necie się znalazły, no ale to też jest, już powstają narzędzia tak naprawdę, które mają określić, czy tekst był wygenerowany przez sztuczną inteligencję, i wydaje mi się, że to nie będzie trudne, bo to po prostu będzie sprawdzał. Weźmie fragment tekstu i sprawdzi w necie, czy ten fragment tekstu gdzieś się znajduje, tak? Losowo. Jeżeli się znajduje, no to patrzysz, wtedy otwiera, patrzy, czy kolejny. To może tak działać, tak? Natomiast myślę, że nie jest tak by trudne, żeby to w jakiś sposób zweryfikować, bo pamiętajmy, że wszystkie informacje, które bierze ChatGPT, one muszą być dostępne publicznie. On się uczy na tych tekstach, czy tam stronach, które są publiczne, tak? Także byłby w stanie to jakby program, który sprawdza oryginalność, byłby w stanie określić, gdzie dany tekst, skąd został zaczerpnięty, ale tak naprawdę no równie dobrze, jakby ktoś nie korzystał z ChatGPT, mógłby też researchując skorzystać z jakiegoś tekstu i też by to mogło się znaleźć, tak? No ale chodzi o to, żeby to było też jakby naszymi słowami napisane. No ale ogólnie jeszcze zrobiłem jeden eksperyment z ChatGPT. Wpisałem, napisz mi scenariusz o superbohaterach, w którym głównym bohaterem jest deska. Całkowicie jakby tekst, znaczy scenariusz jakby abstrakcyjny, który pewnie teraz większość z Was ma już jakby pomysły, jakby to mogło wyglądać. No a ChatGPT po prostu skleił scenariusze. Chyba najbardziej banalny, tak? Bo napisał scenariusz o surferze, który chce zostać wielkim surferem i nagle się okazuje, że jego deska jest jakby żywa i ona mu pomaga. To znaczy najbardziej banalny scenariusz, który jest zlepkiem scenariuszy z filmów, które nagle rzeczy ożywają, nie? Połączeniem pewnie jakiś, nie wiem, właśnie filmu, znaczy to nawet nie było elementu superbohaterskiego tak naprawdę, tylko był ten element właśnie, że czyli równie dobrze możesz wziąć każdy film, w którym rzecz nieożywiona nagle okazuje się żywa i pomaga głównemu bohaterowi, i zamienić tę rzecz na deskę, tak? I to zrobił ChatGPT, czyli nie za bardzo się wysilił, jeżeli chodzi o sam scenariusz i tworzenie tego. Oczywiście, tak jak mówię, no jesteśmy na razie na początku jakby tej drogi, no ale tak jak mówię, ponownie tutaj do głosu dochodzi ten czynnik ludzki, którego ChatGPT nie jest w stanie wyemulować czy tam stworzyć, i my jakby osoby, które są, każdy człowiek jest osobą kreatywną, bo mamy wyobraźnię, tak? Jeżeli wypiszemy sobie, nie wiem, napisz mi tekst rapowy o coś abstrakcyjnego, o śledziach, które weszły do kartonu po mleku i bawią się z pineską, jakieś totalnie abstrakcyjne, tak? To myślę, że ChatGPT miałby problem, żeby coś takiego stworzyć, ponieważ wziąłby te elementy jakby tych tekstów, które są znaczące, czyli śledzie, pineska, karton po mleku, i spróbował to złożyć. I to, co by powstało, pewnie by było jakimś takim koszmarkiem, który nie nadawałby się do niczego. Także myślę, że jeszcze tutaj trochę czasu minie, jeżeli żeby ten ChatGPT działał na zasadzie takiego konkretnego, znaczy, no tak jak mówię, no, mówimy o tym sztucznej inteligencji, ale tak naprawdę to sztuczną inteligencją nie ma zbyt wiele wspólnego, to po prostu odtwarza wiadomości, czy tam łączy wiadomości z różnych źródeł, które gdzieś tam sobie wyszukał, także też nazywanie tego sztuczną inteligencją wydaje mi się, że jest no, sporo na wyrost, tak, bo ChatGPT sam nie myśli, bo jakby myślał, to by miał wyobraźnię, a to już by była już inteligencja, która by była, tak? A ChatGPT raczej nie ma wyobraźni, tak samo jak Midjourney nie ma wyobraźni, bo bierze po prostu fragmenty obrazków, bierze te słowa kluczowe i łączy je ze sobą, tak? Generując jakiś obraz na podstawie tego, co znajdziemy w internecie. Aktualnie jednym z ciekawszych rozwiązań, i tu widzę spory problem, jeżeli chodzi o osoby się tym zajmujące na co dzień, jest program, który robi transkrypcję wideo, czyli tłumaczy tekst z filmu, na przykład na polski i na angielski. Teraz chciałbym, żebyście do tego filmu włączyli sobie
napisy. Napisyk na dole, mamy tam, klikamy, bo właśnie ten tekst został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Nie poprawiałem żadnych błędów, jest wrzucone tak jak było. I teraz tak. Jest to rozwiązanie, które jest niesamowicie pomocne. Przynajmniej dla mnie przy tworzeniu filmów na YouTubie osoby gorzej słyszące bądź niedosłyszące mają jakby wgląd w ten tekst, mogą sobie przeczytać, co aktualnie mówię. Osoby, które są z zagranicy, mogą sobie obejrzeć ten film z transkrypcją czy tam z tłumaczeniem po angielsku. I teraz ciekawostka. Przetłumaczenie tego filmu, tego, który oglądacie, trwało pewnie około 7-8 minut. Transkrypcja na polski i tak naprawdę tłumaczenie jej na angielski trwało szybciej niż transkrypcja języka polskiego, bo język polski jest ogólnie dość, wydaje mi się, trudny i nawet sztuczna inteligencja sobie z tym nie potrafi poradzić. Doświadczona stenotypistka, czyli to jest taka typiara, co siedzi w sądzie i wszystko pisze, tak, na takiej klawiaturce i wszystko, co wszyscy mówią, tak. Doświadczona stenotypistka pewnie by była w stanie zrobić transkrypcję tego filmu, ale by trwało to tyle, ile trwa film. Czyli pisałaby w czasie rzeczywistym, jeżeli ten film trwa 40 minut, no to ona by ten tekst napisała w 40 minut. Przy czym bez czasówek, tak? Czyli napisałaby po prostu wszystko to, co mówię. Sztuczna inteligencja jest w stanie wygenerować to w 6 minut. 10 razy szybciej, w 6-7. I teraz pytanie, gdzie tu jest zagrożenie? No, zagrożenie może, jeżeli chodzi o samą transkrypcję na język polski, to nie jest tutaj duże. Zwłaszcza, że ten algorytm ma dość spory problem, bo się często myli. I teraz zobaczcie. Nazywam się Energik. Energik jest słowem, które nie istnieje w języku polskim. Jest wymyślone przeze mnie, więc program, kiedy tłumaczyłem inne filmy, czy tam robiłem transkrypcję, różnie było. Synergik. Jakieś tam w ogóle dziwne, może sobie tam w filmach musi zobaczyć, za każdym razem było inaczej. Ale to pokazuje to, że właśnie w Polsce my lubimy ogólnie słowotwórstwo, tak? Mogę powiedzieć, nie wiem, wanna, amfibio, heli, poduszko, czołgolot i zobaczmy, co pokaże nam tutaj sztuczna inteligencja. Prawdopodobnie się gdzieś tam pogubi. Natomiast pomimo tych błędów i tak wydaje mi się, że robi to bardzo dobrze, niesamowicie dobrze. I jaką widzę przyszłość tego rozwiązania? Bo na razie to rozwiązanie jest takie komercyjne, korzysta jakby, znaczy darmowe, korzysta z modeli, które ktoś tam gdzieś przygotował i za każdym razem ten model przy translacji czy transkrypcji wykorzystuje. Fajnie by było, gdyby taki program był na tej zasadzie, że ja sobie pobieram ten programik i tworzę swoją własną bazę z mojego głosu, z mojego wokalu i właśnie algorytm bazujący na moim głosie generuje mi właśnie te teksty. Myślę, że wtedy pomyłki byłyby na poziomie 5%, bo wiadomo, każdy z nas inaczej trochę artykułuje, ja na przykład trochę seplenie, kto inny coś tam i tak dalej. Także jakby algorytm byłby w stanie na podstawie próbek mojego głosu, na których się nauczył, wygenerować mi tekst z filmów. To by było spoko. Natomiast na razie korzystamy z modeli, które ktoś przygotował, no i one nie są jakby idealne. Jeżeli chodzi o tłumaczenie na język angielski, to jest to lepsze. Tak naprawdę transkrypcja pomyli się podczas tłumaczenia na język polski, ale nie pomyli się podczas tłumaczenia na język angielski, ponieważ tłumaczenie na język angielski ponownie jest generowane z filmu, a nie z pliku tekstowego, czyli ponownie jakby algorytm odsłuchuje to, co mówię i robi transkrypcję na język angielski. Weźcie sobie teraz, przerzućcie tekst na język angielski, tłumaczenie na YouTubie na język angielski. Teraz ponownie powiem. Cześć, wita was, Energik. Bardzo prawdopodobne, że cześć, wita was jest w jednym słowie, bo jakby nie rozróżnił tego, o co chodzi, a bardzo możliwe, że to przetłumaczył. Jest to dosyć randomowe w zależności od tego, jak algorytm usłyszy to, co mówię. Natomiast język angielski tutaj, w tym wypadku, nawet jeśli używam takiej potocznej mowy polskiej i często jakby ciężko to przetłumaczyć, ten język angielski, program z algorytm sobie radzi. I to radzi sobie lepiej, tak jak mówię, niż transkrypcja
języka polskiego na polski, tak? A na angielski, jak widzicie, napisy są o wiele wyższej jakości niż to, co było przygotowane na język, w języku polskim. Także tutaj powiem wam, że no, jest to naprawdę kawał dobrego algorytmu, natomiast no, pytanie, czy... Bo są firmy, które zajmują się tłumaczeniem na przykład filmów na YouTubie, czy firmy, które zajmują się tworzeniem transkrypcji. Tak naprawdę jest to dla nich poważny problem. Owszem, takie firmy, które to robią, ich tłumaczenie i transkrypcja będzie o wiele wyższej jakości, bo będzie dokładniejsza, tak? Prawdopodobnie ilość błędów będzie na poziomie 1% albo nawet w ogóle. Także na pewno będzie to wyższej jakości. Ale zrobiłem kolejny eksperyment. Wziąłem sobie jeden odcinek Chłopaków z baraków, tłumaczony przez pana Walentowicza, który jest chyba najlepszym tłumaczem Chłopaków z baraków. Wziąłem ten sam odcinek i przepuściłem go przez właśnie program do tłumaczenia. I oczywiście pan Walentynowicz stworzył mnóstwo kultowych tekstów, które nie występują w języku angielskim, ale on jakby stworzył je na bazie tego, co by dobrze pasowało, tak? Czyli na przykład sklejasz akcję, który mówi J-Rock, albo kurdefaja. Tego nie ma oczywiście na angielskim. No a natomiast program przetłumaczył mi to dokładnie tak, jak brzmiało na język polski. Czy lepiej? No w mojej opinii gorzej. Właśnie zabrakło znowu tutaj tego czynnika ludzkiego, który doskonale potrafi wrzucić pewne odniesienia, które w Polsce są bardziej zrozumiałe bądź śmieszniejsze niż to, co, jak to brzmi po w języku angielskim. Tutaj myślę, że Grysław mógłby się wypowiedzieć na ten temat, bo on doskonale to rozumie. Natomiast no, w kwestii filmów to oczywiście tak, ale natomiast jeżeli tłumaczymy na przykład film, ten, który oglądacie, no to tutaj nie ma jakby miejsca na umieszczenie jakby jakichś związków frazeologicznych, które będą jakby lepiej zrozumiałe po angielsku niż po polsku, tak? Bo mogę powiedzieć teraz, robić kogoś w konia. No jestem ciekawy, jak to sztuczna inteligencja przetłumaczy, jak sobie z tym poradzi, czy w ogóle to przetłumaczy, nie wiadomo. Jeszcze raz powiem, żeby było ładnie tutaj w tekście, robić kogoś w konia i zobaczymy, czy będzie working on a horse, czy coś takiego, czy będzie jakoś sensownie tutaj to zmienione. Natomiast narzędzie jest, powiem wam, potężne i w momencie, w którym to oglądacie, wiele filmów już posiada wykonaną przez algorytm transkrypcję w języku angielskim i w języku polskim. Ja podejrzewam, że bardzo szybko YouTube się tym zainteresuje, ponieważ YouTube od dawna ma możliwość generowania napisów w czasie rzeczywistym, ale tylko w języku angielskim. Więc jest możliwe, że tego typu rozwiązanie dla języka polskiego w oparciu o ten algorytm na YouTubie się pojawi. Ja co prawda w pocie czoła wrzucałem wszystkie te napisy i po polsku, i po angielsku, między innymi w momencie, kiedy to oglądacie, prawdopodobnie wszystkie odcinki to było grane, wszystkie recenzje posiadają już transkrypcję i tłumaczenie. Natomiast pewnie YouTube, to jest kwestia czasu, kiedy będzie to automatycznie wprowadzone, tak? Natomiast zobaczcie, jakie to jest ułatwienie. Przykładowo, jeżeli ten algorytm by był na zasadzie uczenia się z naszego jakby wokalu, czyli tak jak mówiłem, że każdy ma swój jakby algorytm, znaczy algorytm jest jeden, ale ma swoje próbki głosu. Mamy na przykład w Windowsie Cortanę, tak, która jest również jakby systemem do rozpoznawania głosu, ale wyobraźcie sobie, że piszecie na przykład w Wordzie coś, ale nie piszecie na klawiaturze, tylko mówicie, a Word automatycznie wam to, co mówicie, przenosi na tekst. I to już jest za rogiem, tak? Bo Microsoft jest bardzo zainteresowany zaimplementowaniem tego rozwiązania w Wordzie, ale idźmy dalej. To, co piszesz, nie dość, że jest napisane po polsku prawidłowo, to jeszcze od razu jest tłumaczone na język angielski. Wyobraźcie sobie na przykład pisma jakieś urzędowe, które możesz automatycznie napisać po polsku, powiedzieć, i one zostaną automatycznie napisane po polsku i obok zostanie zrobione automatycznie tłumaczenie na język angielski. Niesamowita w ogóle technologia. I pewnie jest to możliwe, tak? I pewnie jeżeli ten algorytm będzie wprowadzony na innych językach na YouTubie, to będzie na tej samej zasadzie działało, że będzie tekst, który ja mówię aktualnie, będzie automatycznie mógł być przeniesiony, czy też zrobiona translacja na język angielski. No niesamowita rzecz. Chociaż powiem wam, że
aż się boję, co będzie dalej, powiem Wam. Czy jest możliwe wyeliminowanie większej ilości błędów przy transkrypcji w języku polskim? Tylko jeżeli będzie algorytm bazował na nauczaniu danej osoby, która mówi, jest to możliwe. Jeżeli będzie bazował na modelach ogólnych, czyli takich jak tu aktualnie teraz, nie. Bo ja czasami powiem coś niewyraźnie, na przykład algorytm tego nie będzie w stanie rozkodować, więc wrzuci cokolwiek. Tak? Także tutaj jest jeszcze... Znaczy nie wiem, czy tu jest w ogóle rzecz, którą można jeszcze poprawić, czyli coś zrobić, żeby było lepiej. Z tego względu, że tak jak mówię, ciężko by było, jeżeli mówię jakieś właśnie słowa, które nie są zrozumiałe, no to algorytm nie sprawi, że ja będę mówił wyraźniej, tak? Ale też nie nauczy się mojego jakby sposobu mówienia. Tak? Ciekawostką jest to, i tutaj jeszcze Wam powiem, że algorytm nie działa w tłumaczeniu słowo po słowie, czy zdanie po zdaniu. On bierze fragment tekstu, żeby zachować przy translacji, przy tłumaczeniu na język angielski cały sens wypowiedzi, więc bierze na przykład, nie wiem ile, 30 sekund chyba. I to 30 sekund tłumaczy od razu całe, tak? Czyli rozumie cały sens zdania. Znaczy rozumiesz, no to, jakby rozumiał, to by był już faktycznie sztuczną inteligencją, ale stara się zachować sens zdania, sens wypowiedzi, tak? Dlatego jest to, bierze taki jakby segment, który tłumacz. Chyba na 30 sekund działa, o ile dobrze kojarzę. No niesamowita rzecz. Ale idźmy dalej. Muzyka. Zacząłem się interesować troszkę tą sztuczną inteligencją, zacząłem sobie grzebać, co tam jeszcze możemy dzięki tej sztucznej inteligencji naszej nieszczęsnej zrobić i okazało się, że jest strona, która się nazywa Soundrow, która wygeneruje Ci muzykę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję. No jak to polega? Na czym to polega? Wybieramy sobie długość tracka, na przykład 5 minut, możemy zaznaczyć sobie tempo, są 3 tempa, wolne, normalne i szybkie i wybieramy sobie gatunek muzyczny, który nas interesuje. Tak? Mamy tutaj, nie wiem, dark, dreamy, elegant, epic, happy i tak dalej. Tak? Wybieramy sobie na przykład running, tak? Wybieramy sobie któryś z tych presetów, i sztuczna inteligencja przygotuje nam, o ile dobrze pamiętam, nie, teraz musiałbym poczekać, bo nie pamiętam, chyba 30 tracków, które pasują do, czy też są wygenerowane na podstawie naszego wyboru, czyli running, aczkolwiek każdy z tych tracków jest w troszkę innej stylistyce. To nie jest tak, że te wszystkie traki są identyczne i takie same. Właśnie nie. Bo mamy na przykład pop, electro, dance, tak? I mamy od razu podane tempo, 129 BPM i mamy jakby słowa kluczowe. Euphoric, happy, hopeful, peaceful running, tak? Ale możemy na przykład posłuchać sobie muzyki z gatunku drum and bass, również bazującą na tym runningu, tak? Czy tam rock. I teraz ciekawostka. Każdy z tych tracków, jeżeli sobie włączymy, to nie jest tak, że nie mamy możliwości wpływania na to, co zostało wygenerowane. Możemy. Możemy zaznaczyć sobie fragment. W tym wypadku jest to fragment 7-sekundowy i możemy sobie wybrać, czy chcemy, żeby ten track był, czy ten fragment był szybszy, wolniejszy, czy średni. Co 7 sekund możemy sami sobie to zmienić. I powiem Wam tak, to nie jest tak, że nagle to jest zlepek dźwięków, które do niczego się nie nadają. To jest muzyka, którą ktoś mógłby faktycznie skomponować. Tego da się słuchać. I wykonałem kilka eksperymentów, jeżeli chodzi o rap i hip-hop. I powiem Wam, że wygenerował naprawdę dobre podkłady, pod które mógłbym coś nagrać. Nie ma problemu. Pewnym jakby tutaj niedogodnością jest to, że brzmi to faktycznie jak muzyka wygenerowana przez komputer, nie jest ona taka soczysta, jakby było nagrane na przykład na żywych instrumentach. I to słychać. Myślę, że to jest kwestia przystosowania banków instrumentów do tego, żeby to wyglądało, czy też brzmiało lepiej. Myślę, że jest to do zrobienia. I słuchajcie, to jest płatne, bo większość tych komercyjnych zastosowań sztucznej inteligencji jest płatna. Natomiast tutaj za $17 miesięcznie możemy ściągać 50 piosenek na dzień wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Fajne jest to z kilku powodów. Dla osób, które korzystają z YouTube'a i bardzo często wrzucają sobie muzykę, rewelacyjna sprawa. Nie doczepi się Content ID. Jeżeli muzyka jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję, to prawdopodobnie nie będzie identycznego drugiego tracka. Będą one mogły być podobne, ale nie będą takie same. Tak? Więc Content ID pewnie by się w tym wypadku nie doczepił.
Znalazłem też, aczkolwiek tutaj niestety nie mogłem tego sprawdzić, ponieważ jakby nie było wersji darmowej. Znalazłem też coś takiego, czy tam platformę, która tworzy muzykę z wokalem. Czyli tworzy gotowy track w oparciu o sztuczną inteligencję. Możemy wybrać sobie, czy ma być kobita śpiewać, czy facet, czy mają być chórki. I sztuczna inteligencja to tworzy. Niestety nie jestem w stanie wam powiedzieć, na jakim etapie to jest i jak to działa, ponieważ tak jak mówię, nie było wersji darmowej, a nie chciałem inwestować w coś, co jest niepewne, czy to nie jest jakieś w ogóle lipa, nie? Ale powiem wam, że Soundrow jest darmowy, nie możecie tych tracków ściągać, ale możecie sobie odsłuchać. Także no powiem wam, że powiedziałem, że 30 tych tracków, przepraszam, 15. I teraz pytanie, czy muzyk jest w stanie z tym konkurować. Wygenerowanie 15 tracków, nawet 30, ok, teraz już mam 30, bo sobie dodałem. Wygenerowanie 30 tracków w oparciu o sztuczną inteligencję trwa na tej platformie około minuty. Przy czym mogę bardzo szybko zmienić sobie fragmenty, które mi nie pasują, w oparciu o trzy parametry. Znaczy jeden parametr, który ma trzy stopnie, tak? Low, medium i high, czy, i very high, czyli cztery. Czy ma być szybko, wolno, czy bardzo szybko, tak? Zmiana danego parametru nie powoduje, że nagle, jeżeli weźmiemy sobie coś takiego zrobimy, że mamy energię tracka niską, bardzo niską i nagle za 7 sekund bardzo wysoką, to nie jest tak, że tu będzie ucięte i nagle będzie z dupy dźwięk. Nie, to przechodzi płynnie. Także słychać to, że jest to jakby skomponowane, tak, że to nie jest jakby złożone z fragmentów, tylko słychać płynne przejście do większego tempa, tak, czy tam tutaj w tym wypadku nazwane energii. Także jest tutaj, wydaje mi się, pewne zagrożenie dla muzyków, bo naprawdę ten Soundrow potrafi stworzyć niesamowite rzeczy, które są naprawdę dobre. Naprawdę dobre. Mało tego, bardzo często te traki mają nawet podzielenie na zwrotki i na refreny. Ta muzyka, tak? Jeżeli chciałbyś na przykład zrobić na podstawie jakiś rap, na podstawie muzyki wygenerowanej przez sztuczną inteligencję. Absolutnie niesamowite. Możemy wybrać na przykład dodatkowo, jakie chcemy instrumenty, żeby były. Możemy, nie wiem, zrobić, żeby wykorzystać tylko na przykład gitarę elektryczną, tak? I żeby nam takie właśnie stworzył muzyczkę, wygenerował muzyczkę, w którym jest tylko i wyłącznie gitara elektryczna. I ponownie w ciągu 15 sekund dostajemy 15 tracków właśnie w oparciu o to, co żeśmy tutaj podali. Także jest to tutaj... Czy jest to zagrożenie dla muzyków? No widzę tak, znaczy no, ponownie brakuje tego czynnika ludzkiego oczywiście. Ja akurat tutaj, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, nie jestem aż tak lotny. Natomiast powiedzmy do takich zastosowań moich, czyli na przykład tworzę tak jak teraz materiał, który trwa powiedzmy 50 minut czy godzinę i potrzebuję 50-minutową muzykę. Mógłby to muzyk zrobić mi, tak? Trwałoby to długo, pewnie by mnie to kosztowało więcej niż te $19.99. Natomiast tutaj jest w stanie wygenerować mi w oparciu o jakby wymowę tego filmu, tak? Czyli na przykład Dark. Znaczy na razie nie jest w stanie wygenerować tak długiej muzyki, bo tylko 5 minut maksymalnie może być track, ale pewnie to jest kwestia czasu, tak, żeby wygenerował mi muzykę, która trwa na przykład 50 minut i mogę ją od razu sobie pobrać w MP3, wstawić do tracka, ściszyć i już. Nie musiałbym się bawić z ściąganiem iluś tam tracków, z Content ID, które może się doczepi, a może nie, tylko jakby sztuczna inteligencja generuje mi dźwięk, który mogę sobie użyć do zastosowań jakby takich, można powiedzieć, komercyjnych, tak? Także jest tutaj dosyć duży problem. Pamiętajmy, że nie wiem na jakim etapie jest ten Soundrow, ale podejrzewam, że to jest kwestia czasu i ta muzyka będzie brzmiała coraz lepiej, coraz lepiej. Także polecam sprawdzić, bo naprawdę niektóre z tych, nie mówię, że wszystkie, bo faktycznie z tych 15 tracków, które wczoraj odsłuchiwałem, 3 się nie nadawały do niczego, tak? Natomiast, czy tam 4, natomiast bardzo dużo z nich brzmiało po prostu fajnie. I jakby ich słuchałeś i stwierdzasz, kurde, to jest fajne. Także jest tutaj, wydaje mi się też, jeżeli chodzi o muzykę, no jest spory problem dla twórców. Znaczy ogólnie wszystko, co robimy na komputerze,
wszystko, co wymaga tylko pracy na komputerze, jest w stanie zamienić to. Znaczy sztuczna inteligencja jest w stanie to wygenerować. No i teraz pytanie na koniec, które pewnie was w jakiś sposób ciekawi, czy ja czuję się zagrożony, czy youtuberów zamieni sztuczna inteligencja. To jest na razie nie takie proste. Już wyjaśniam dlaczego. Przede wszystkim brakuje tego czynnika ludzkiego, tak? Czyli nie wiem, jakiegoś poczucia humoru, które ja mam. Nie wiem, czy sztuczna inteligencja byłaby w stanie przenieść bądź wymyśleć jakieś, nie wiem, czy by wymyśliła zapierdalanie na galerze. Pewnie nie. Natomiast jest jakby tutaj ten czynnik ludzki i humor. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, na tę chwilę nie udało mi się znaleźć ani jednego programu, który robiłby coś sensownego, jeżeli chodzi o filmy. Jeżeli są takie aplikacje, które generują przez sztuczną inteligencję coś, to po pierwsze, te filmy są w bardzo niskiej jakości. Dlaczego? No dlatego, że wygenerowanie jednego obrazka na Midjourney trochę trwa. Teraz wyobraźcie sobie, że film trwa, nie wiem, ma 30 klatek na sekundę i trwa minutę. No to ilość tych klatek, które musiałby wygenerować, byłaby dość potwornie duża i to by strasznie długo trwało. Więc powiedzmy sobie szczerze, do takich zastosowań komercyjnych na tę chwilę, nawet żeby to był filmik 1080p, raczej na razie to się nie stanie. Oczywiście moc obliczeniowa komputerów rośnie z roku na rok i pewnie to się będzie zmniejszała ten okres, kiedy będzie to możliwe. Natomiast są już platformy, które jeszcze nie wystartowały, ale które oferują tego typu rzeczy i znalazłem jedną taką stronkę. Na razie tylko są podane przykłady, tak, że tam na przykład narysuj misia malującego na płótnie, znaczy stwórz, nie? I on tworzy animację misia, który maluje na płótnie. Ale tak jak mówię, jest to zrobione przez sztuczną inteligencję, więc jakość tego filmu jest niska. Są przekłamania oczywiście. Tam widziałem, że jeszcze jest na przykład koń pijący wodę i koń na przykład mieni się różnymi kolorami, bo konie mają różne kolory. Raz jest czarny, raz jest biały. Sztuczna inteligencja jakby nie jest w stanie utrzymać jednego koloru czy dodać cieniowania do obiektu, więc koń jakby zmienia kolory, tak, w trakcie. Także są takie jakby rzeczy. Natomiast no, pewnie w przyszłości, za kilka lat, będzie to możliwe, tak? Za kilka lat napiszę na czat GPT, napisz mi scenariusz recenzji GTA 7. Następnie odpalę sobie taki program do robienia filmu, wygeneruj energika mówiącego o GTA 7 w oparciu o scenariusz. Załaduj plik ze scenariuszem. Będziecie mieli taki film wygenerowany. Muzyka. Muzyka GTA 7. Wygeneruj. Sztuczna inteligencja. Pyk, mam muzyczkę. Pyk, wkładam. Może nawet to będzie tak, że będzie program, w którym taka platforma, że dodajesz dźwięk, obraz, tekst i wszystko ci automatycznie robi. Nie? Ja sobie będę wtedy, o, no, to się narobiłem. Czas na fajrant. Pewnie będzie coś takiego możliwe, ale to jest na razie jeszcze, myślę, odległa przyszłość science fiction. Natomiast widzę tutaj dużo problemów związanych z tym, że aktualnie ta sztuczna inteligencja jest taki niesamowity na to boom i nagle ludzie sobie zdają sprawę, że hej, po co mam płacić komuś za tworzenie muzyki? Za $20 miesięcznie mogę mieć 50 tracków dziennie, takich jak sobie wymarzę. I wiecie, nawet jeżeli weźmiesz sobie na miesiąc taki abonament kupisz, tak? Czyli masz 30 dni. 30 dni masz 50 tracków dziennie, 1500 plików muzycznych. No to 1500 plików muzycznych, to jeżeli robisz, nie wiem, powiedzmy 250 filmów na rok, co jest oczywiście, to ci starczy na 6 lat. Za 19,99, słuchajcie. I to jest problem, tak? Po co mam muzyk mi robić, który weźmie za jeden track na przykład 900 zł, tak? Czy tam 500 zł, skoro ja mogę mieć 1500 tracków za 19,99. To jest właśnie problem. To jest właśnie problem. I tutaj widzę, że tak samo jest z translacją i z tłumaczeniem filmów. Przez jakiś czas korzystałem z usług osoby zajmującej się transkrypcją. Płaciłem chyba, żeby was nie skłamać, bo tam było od minuty chyba się płaciło. Nie pamiętam ile, musiałem teraz spojrzeć, ale tam nie były to duże kwoty. 30-40 zł za film.
ale teraz mogę to mieć za darmo, szybciej. W zasadzie wygenerowanie tych napisów będzie trwał bez, dodatkowo jeszcze będę miał od razu tłumaczenie na język angielski. No kto może się z tym równać? Słuchajcie, jasne, będą błędy. Tak jak widzicie w tym filmie, będą błędy w tłumaczeniu. Ale czy to są tu błędy, które uniemożliwiają zrozumienie jego? No nie. A jeżeli zobaczycie język angielski, to zauważycie, że przełączycie się na język angielski, zauważycie, że ten język angielski jest o wiele wyższej jakości niż to, co zostało wygenerowane w języku polskim. No to jest, jest to problem, słuchajcie. Jeżeli chodzi o grafikę, myślę, że to nie zginie. Znaczy, graficy będą mieli pracę, nie będą, nie będzie tak, że nie będą mieli co do gara włożyć. Właśnie tutaj, teraz jak tutaj rozmawiamy, w tle leci mi właśnie robienie tłumaczenia serii To było grane i zawsze jak się przedstawiam, cześć, witam was Energik, to za każdym razem sztuczna inteligencja to Energik, tak jak mówiłem inaczej, teraz było Enrique, cześć, witam was Enrique Iglesias. Także to tłumaczenie naprawdę wysokiej jakości, szczególnie na język angielski, naprawdę wysokiej jakości, możecie sobie obejrzeć jeszcze raz ten film albo jakikolwiek odcinek z To było grane z angielską transkrypcją, tłumaczeniem i zobaczyć, że jest to naprawdę wysokiej jakości. Także no, który tłumacz może się z tym równać, tak? Zwłaszcza, że jest to zrobione szybko. Szybko, owszem, są błędy, ale nawet gdybym usiadł i poprawił te błędy, nawet w tym filmie, zajęłoby mi to może z godzinę, może z pół godziny i bym miał gotowe. Poza tym, no widzicie, to jest, problem jest taki, że jeżeli masz film na scenariuszu, to łatwiej to tłumaczyć, a tak jak tutaj jest w mowie potocznej, tak jak mówię do was, tłumaczenie było strasznie upierdliwe, bym zapłacił za to jak za zboże, naczekał się, a tutaj jest to wykonane automatycznie przez algorytm. I tutaj widzę problem dla osób, które się tym zajmują, bo no, może być im ciężko, tak? Chociaż tak jak mówię, ten czynnik ludzki i na pewno jakość tworzonych tłumaczeń i transkrypcji przez człowieka będzie o wiele wyższa niż przez sztuczną inteligencję. No i na koniec te obrazki, tak? Tak jak mówię, no nie wiem, czy koncept artyści mogą się bać, aczkolwiek na razie jest taki boom, zachłyśnięcie się technologią i wszyscy mówią, ale to zajebiste, w ogóle super, tak? Nie wiadomo, jak to będzie w przyszłości. Jeżeli zaczną się pozwy, jeżeli wygra ten, z tą sprawę, nie wiem, jak ta sprawa się tam toczy, ale tych trzech grafików wygra tą sprawę, pociągnie to za sobą to, że tych spraw będzie coraz więcej. Coraz więcej i coraz więcej, aż w końcu firma po prostu nie będzie wypłacalna, żeby wypłacić te odszkodowania i zamkną podwoje. Kolejne firmy będą się obawiały tworzenia takich algorytmów w obawie właśnie przed pozwami. To raz. Oczywiście mogą pojawić się nielegalne jakieś algorytmy, nielegalne platformy, które będą się tym zajmowały, ale jeżeli będą to nielegalne platformy, to nie będą one się nadawały do komercyjnego zastosowania, więc nikt tego nie będzie stosował, nie będzie chciał tego stosować. Także przyszłość jest taka, można powiedzieć, troszkę nie do końca oczywista, jeżeli chodzi o cały ten element sztucznej inteligencji, przynajmniej w przypadku tworzenia statycznych grafik, bo muzyka i tłumaczenia, no tutaj ciężko kogoś pozwać, chyba że faktycznie muzyka jest, obrazek jest troszkę łatwiejszy do jakby komuś do udowodnienia, że ktoś go ściągnął. W muzyce wydaje mi się, że to nie jest takie proste, że gdzieś tam ta linia melodyczna zawsze może dodać jakiś jeden instrumencik, który to zmieni i już jakby to nie jest to samo, tak? Natomiast grafika, no myślę, że fragmenty tych grafik, artyści, na których wzorował się algorytm, są w stanie rozpoznać, że o, ten fragment jest mój, albo ten kapuśniak, który zrobił Energik, to zrobiłem ja. I pyk, pozew. Natomiast no, jeżeli chodzi o tłumaczenie, no to tutaj no, nie ma się do czego przyczepić, tak? Tutaj jakby ta sztuczna inteligencja nie bazuje na jakimś, wiecie, no brakuje tutaj tego czynnika ludzkiego, to jest tłumaczenie, tak? Także jest tutaj, wydaje mi się, spory problem dla osób zajmujących się tym na co dzień, bo nagle może się okazać, że nie będą ich, ludzie nie będą chcieli korzystać z ich umiejętności, bo mogą skorzystać ze sztucznej inteligencji. Oczywiście na razie jest to dość trudne. Sama aplikacja do... No trzeba trochę mieć jakieś tam
wiedzy, żeby skorzystać z tego, żeby to zainstalować, żeby to działało prawidłowo, trzeba troszkę poświęcić czasu, trochę trzeba mieć wiedzy, żeby w to wejść, ale podejrzewam, że są już, bo ja nie korzystam z takiego tłumaczenia, bo widziałem, chyba są już takie rzeczy, że uploadujesz plik wideo czy tam MP3 na stronę internetową i on ci to wygeneruje i pobierasz potem plik SRT. I o ile przy jednorazowym tłumaczeniu to jest spoko, ale tak jak ja na przykład tłumaczę aktualnie 170 odcinków, to było grane, ja sobie napisałem skrypt, który tłumaczy mi to wszystko bez wchodzenia jakiejś strony ładowania czy coś, no on po prostu automatycznie to jakby tłumaczy, tak? Pod tym kątem to działa. Także na razie, no jak widzicie, przyszłość wygląda dość, no nie mogę powiedzieć, że obiecująco, bo ja miałem sporego doła, kiedy zacząłem się troszkę w to wgryzać i czytać o tym, że faktycznie te elementy tutaj, które zaczynają wypierać taką pracę ludzką na komputerze. Jeszcze mała rzecz na koniec, bo wydaje mi się, że jeżeli to się rozwinie, ta sztuczna inteligencja, i będzie taki ponury scenariusz, że nagle graficy przestaną być potrzebni, muzycy, tłumacze, że wszystko będzie robił za nas algorytm, nagle może się okazać, że wrócą do łask takie zawody, na które wielu ludzi patrzy z wyższością, czyli wiecie, możesz wygenerować sobie lafiryndę z dużymi cyckami na Midjourney, ale czy algorytm na internecie podłączy ci kibel albo naprawi ci migacze w samochodzie? No nie. Czyli takie prace, które są w pewien sposób fizyczne i wymagają prac manualnych, nagle powrócą do łask, bo nagle się okaże, że wszyscy potrafią wygenerować obrazek czy tam muzykę, ale nie potrafią, nie wiem, przykręcić klamki albo wymienić żarówki. Nie śmiejcie się z tym żarówki, bo opowiadał mi kumpel, to taka mała dygresja, pracuje w Holandii, jak kiedyś był znajomego i światło mu wysiadło, bo się okazało, że żarówka mu się przepaliła. I on mówi, słuchaj, daj tą żarówkę, ja ci wkręcę. Tak, nie wolno, nie wolno tak. Musi elektryk przyjść, trzeba zadzwonić, elektryk musi przyjść i tą żaróweczkę wymienić. Nie można se na samemu nie można, bo jeszcze coś ci się stanie. Także w Polsce jeszcze tak źle nie jest. W Polsce jesteśmy osobami, które potrafią dużo rzeczy sami zrobić, ale no właśnie ten problem jest, na przykład ja bym sobie sam kibla nie wymienił, tak, więc wiecie, fajnie, że tutaj sztuczna inteligencja, ale te prace manualne, które wymagają znajomości mechanizmu fizycznego jakiegoś, nie cyfrowego, tak, samochodu, kibla, nie wiem, zmywarki, no nie jestem w stanie tego, więc prawdopodobnie te zawody wrócą do łask, jeżeli będzie taki ponury scenariusz, bo będą one wymagane, bo ludzie nagle się okażą, że nie umiem. No to ktoś musi się tym zająć. Więc myślę, że tacy, zresztą no, takie zawody będą w przyszłości, jeżeli spełni się ten czarny scenariusz, będą jak najbardziej potrzebne i w pewien sposób szanowane, o wiele bardziej niż teraz, tak mi się przynajmniej wydaje. W ogóle nie mam nic do ludzi, którzy się tym zajmują, bo tak jak mówię, dla mnie są ci ludzie niesamowicie potrzebni, bo ja nie potrafię takich rzeczy zrobić. No, także tym miłym akcentem kończymy. Dajcie znać, co wy myślicie o tej sztucznej inteligencji, bo to jest też troszkę tak, że wiele osób żyje sobie w takim fajnym kurwidołku, że o, tam czat GPT, ha, 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 hi, 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 hi. Natomiast gdzieś tam dzieje się ta rzeczywistość, która sprawia, że coraz więcej firm zaczyna tą sztuczną inteligencję implementować po cichu, bądź nawet nie po cichu, i może się nagle okazać, że człowiek w takim czy innym zawodzie już nie jest potrzebny, bo za niego wszystko wykona algorytm, który zrobi to szybciej, może zrobi błędy, więc będzie jedna osoba, która może poprawiać błędy, ale zrobi to szybciej, bardzo często lepiej i wyższej jakości niż człowiek, tak? Także to jest, wiecie, takie hi, hi, ha, ha, nic się nie dzieje i nagle się okaże, że Matrix, tak, że nie potrzebujemy już, nie wiem, tłumaczy na przykład, albo nie potrzebujemy już grafików, albo muzyków, bo wszystko może wygenerować komputer, tak, także jest to takie jakby, takie, to się dzieje dookoła, to trudno jakby, nie możemy tego jakby
negować, że to się nie dzieje, że będzie dobrze, no bo to się już dzieje, ta rzeczywistość jest jakby już, już ona jest jakby naszą rzeczywistością, coś, co kiedyś oglądaliśmy w filmach science fiction, to jest już nasza rzeczywistość i to się jakby, to się nie cofnie, tylko będzie szło do przodu i będzie cały czas coraz bardziej rozwijane, tak, więc dajcie znać, co wy sądzicie, tak, bardzo chętnie przeczytam, jeżeli macie jakieś obawy, podzielcie się również z obawami, może nagram jakiś tutaj do tego suplement, bądź odniosę się do waszych obaw, bo wiem, że graficy, tłumacze, bo to już przewijało się w komentarzach, że mają obawy, co będzie dalej z ich pracą, tak, czy będą potrzebni, dajcie znać, jeżeli macie jakieś obawy, jeżeli do czegoś się jeszcze nie odniosłem w tym filmie, postaram się jakoś to rozwinąć. No i przede wszystkim nie martwcie się. Pamiętajcie, że czynnik ludzki jest czymś, czego nie zastąpi żaden algorytm, żadna sztuczna inteligencja, przynajmniej ta, która jest na tą chwilę, czyli taka oszukana trochę sztuczna inteligencja, która jedynie odtwarza, a nie potrafi nic ciekawego sama z siebie wymyśleć. Nigdy nie zastąpi czynnika ludzkiego, więc głowa do góry. Może będzie dobrze. To tyle. Pozdrawiam was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord.